Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat dalszej rozbudowy portu w Gdańsku, a właściwie Baltic Hub. Jak relacjonują media, Baltic Hub dostało pozwolenie na budowę nowego terminala. Nowy terminal będzie pełnił funkcję głębokowodnej bazy dla instalacji morskich elektrowni wiatrowych. Jest to kolejna rozbudowa portu w Gdańsku, a to przekłada się na wielki rozwój polskiego portu. W tym roku port w Gdańsku znalazł się wśród 10 największych portów w Europie. Jak ma wyglądać nowy terminal i kiedy może powstać? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Baltic Hub się rozbudowuje. Jest zgoda na budowę nowego terminala. Autorstwa pana Piotra Maślaka. Oraz artykuł na portalu polskamorska.pl pod tytułem Jest pozwolenie na budowę terminala T5 na terenie Baltic Hub. Autor artykułu nie podpisał się. W ostatnich latach wiele mówi się o inwestycjach w polskie porty. Głośno jest o budowie w Świnoujściu głębokowodnego terminala kontenerowego oraz dalszej rozbudowie portu w Gdańsku. Dzisiejszy materiał poświęcony jest budowie terminala dla morskich farm wiatrowych, czyli terminala, który pomoże w realizacji tej energetycznej inwestycji. Jak czytamy na portalu polskamorska.pl, wojewoda pomorski Beata Rutkiewicz wydała zgodę na budowę terminala przeładunkowego. Nowy terminal będzie pełnił funkcję głębokowodnej bazy dla instalacji morskich elektrowni wiatrowych. Terminal ma zostać zlokalizowany na wodach zewnętrznych portu Gdańsk, na Zatoce Gdańskiej. Więcej informacji dostarcza portal urbanity.pl. Terminal będzie stanowił przedłużenie istniejącego terminala T1 poprzez zbudowanie lądu na obszarze o powierzchni około 21 hektarów. Ponadto zostanie wyposażony w nabrzeże cumownicze, które pozwolą importować komponenty dostarczane drogą morską oraz ich eksport na statkach instalacyjnych. Terminal T5 będzie posiadał rampę RORO. Warto wspomnieć, że Baltic Hub, wcześniej znany jako DCT Gdańsk, to największy terminal kontenerowy w Polsce i jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego. Jest zlokalizowany w Gdańsku i pełni funkcję kluczowego węzła logistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Warto się zastanowić, co zostanie zrealizowane w ramach prac. Jak czytamy w źródle, w ramach inwestycji zostanie także wybudowane nabrzeże przeładunkowe. Umocnione zostaną brzegi, powstaną dalby odbojowo-cumowniczych, place składowe, powierzchnie komunikacyjne oraz parkingi samochodowe. Generalny wykonawca projektu wykona rozbiórki, umocnienia brzegu, dalby cumowniczej przy terminalu T1. Podkreślono również, że pozwolenie obejmuje wykonanie dodatkowych prac budowlanych, w tym przebudowę kanalizacji kablowej, sieci wewnętrznej i teletechnicznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej, co jest związane z planowanymi rozbiórkami falochronu brzegowego, placów manewrowych i dróg dojazdowych. Na razie nie ma informacji co do konkretnych terminów zrealizowania prac. Terminal przysłuży się budowie morskich farm wiatrowych, które pomogą zdywersyfikować pozyskiwanie energii w Polsce. Osobiście sądzę, że takie rzeczy warto pozyskiwać z wielu źródeł i dobrze, że powoli jest coś w tej sprawie robione. Choć niestety, jeżeli chodzi na przykład o elektrownię jądrową, to na razie wiele się o niej mówi, ale niewiele z tego wynika. A wy co sądzicie na temat energetyki oraz rozbudowie polskich portów? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam też do obejrzenia materiału o głębokowodnym terminalu kontenerowym w Świnoujściu. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.